Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. Kamil. E, dzisiaj mamy pytanie z komentarza pod jednym z naszych filmów. I to pytanie jest bardzo krótkie, a mianowicie, co Biblia mówi na temat edukacji seksualnej? No właśnie. No właśnie. E, zależy, jak to rozumieć, bo nie chcemy wchodzić tutaj w temat edukacji seksualnej. Jaka jest obecnie w świecie i w szkole i tak dalej rozpowszechniana? Um, no ale Biblia się odnosi do tej sfery w bardzo jasny sposób. No i tak, po pierwsze, w naturalnych warunkach rodzina to mężczyzna i kobieta, i seks był, jest w Biblii po prostu dla małżeństwa czyli dla męża i dla żony. Tak, nie jest, jest niczym złym, jest normalnym. Jest, dokładnie. Nie ma nic złego w seksie, jest dobry nawet tylko w małżeństwie, bo Bóg tak ustalił dokładnie. tą sprawę. Ponieważ świat pojmuje seks jako jakąś przyjemność, jako, jako akt czysto fizyczny, natomiast życie poucza nas i Biblia nas poucza, że to nie jest akt czysto fizyczny. Tylko, że to jest akt duchowy. Dokładnie. Gdybyśmy sobie wzięli na przykładu um, ktoś, ktoś kogoś pobił, dosyć mocno, no to taka osoba się trochę będzie tam poboli, ale pozbiera się i po pewnym czasie o tym po prostu zapomni. Ale jeżeli ktoś zostanie zgwałcony, to mimo, że to jest fizyczny akt seksualny, to taka, takie coś. Odciska piętno na całe na życie, całe życie i, i może być traumą, ciężkim przeżyciem. Trzeba dodać taki plus, że my edukujemy dzieci poprzez własną postawę. I jeżeli my traktujemy małżeństwo jako yy, chodzenie ze sobą jak chłopak z dziewczyną i można się rozejść kiedy się chce, bo nam tam odpowiada czy nie odpowiada partner. To w chrześcijaństwie tak nie jest, bo w chrześcijaństwie jesteśmy i żoną na całe życie. I oczywiście my to mówimy i zdajemy sobie sprawę z tego. I nie to, co my tutaj mówimy, to jest oczywiście yy, skierowane w głównej mierze do chrześcijan. Bo my wiemy zdajemy sobie z tego sprawę, że człowiek bez Boga nie jest w stanie tak żyć, bo ma grzeszną naturę, tak? I dlatego Pomimo tych wszystkich zapewnień, że edukacja seksualna, że wszystkie randki i te 15 partnerów w ciągu życia to jest po to, żeby dobrać sobie w końcu tego odpowiedniego partnera, to jednak statystyki pokazują, że większość z małżeństw się rozpada pomimo tego, ponieważ człowiek seksualnie rozpasany nie zostanie zaspokojony nigdy przez jedną kobietę. Jeżeli młodzież, i wiem o tym z autopsji, tak, bo sam miałem problem z pornografią. Jeżeli młodzież, jeżeli ludzie oglądają pornografię, jeżeli wszędzie ich otacza golizna, tak? To taki mózg jest tak przebudcowany, że jedna partnerka, no, to jest dla tych ludzi horror. I ja sobie z tego zdaję sprawę, że nie, nigdy ich nie zaspokoi jedna żona, tak? Natomiast tak jak ze wszystkim, jak odstawimy coś na jakiś czas... Tak? Kotlet jedzony codziennie po prostu jest tego kotletem, ale jak się go używa w sposób dobry, tak? I w sposób taki, jak powinno, czyli od czasu do czasu, to wtedy to jest całkiem inny smak tego kotleta, tak? Przepraszam za to porównanie, ale to ze wszystkimi zmysłami jest tak samo, tak? Jak się przebodźcujemy w jakimkolwiek względzie, to to już będzie yy, dla nas problem, i takie przebodcowanie właśnie powoduje to, co teraz mamy, tak? Że to nie powoduje tego, że jak dzieci nauczamy, że masturbacja jest okej, okay, że oglądanie pornografii to nic złego, a później widzimy te konsekwencje, rozwalone rodziny, tak? Grzech jak pocznie rodzi śmierć. Nie rodzi czegoś dobrego, tylko rodzi śmierć. Dlatego od razu się rodzą pytania, oczywiście w głowie ludzi ze świata, że co jak. 15 15-letnia dziewczyna urodzi. Ale czy problem jest ta ciąża? Czy problem jest grzech człowieka, że ten chłopak, który tam jest i rodzice obydwu stron nie biorą odpowiedzialności za swoje dzieci? To jest problem. To, że nigdy nie ma większej miłości do tego dziecka i nie potrafi się poświęcić dla dziecka, bo ważniejszy jest on sam, to jest problem. Ale oczywiście my to rozumiemy, że bez. Perspektywy wieczności, bez perspektywy bożej, to jest niemożliwe tak żyć, bo przecież mamy tylko to życie. No trzeba coś wymyślić. Trzeba wymyślić, że to dziecko w brzuchu to nie jest dziecko, tylko to jest embrion. Tak? Trzeba wymyślić coś sobie, czy trzeba się usprawiedliwić gdzieś, bo wiemy, że to jest złe, ale sobie ponazywamy to inaczej, to wtedy będzie lepiej, nie? <laughs> I nie będziemy mieli wyrzutów sumienia. Dlatego, dlatego wszystkim, problemem wszystkiego jest grzech tak naprawdę grzech, który prowadzi do coraz gorszego stanu ludzkości, co widzimy naokoło, i, i tyle. Natomiast edukacja seksualna, ja nie widzę potrzeby, żeby na przykład mówić dzieciom w tym, w tym zakresie yy, jakieś szczegóły, bo tego ludzie nie muszą się uczyć, to jest w naturze naszej. Nie idziemy do lasów, nie uczymy wiewiórek jak się mają rozmnażać, bo to jest naturalne, tak? Jak kochamy drugą osobę, to nikt nam nie musi mówić, że chcemy się do niej przytulić, pocałować ją, i co, i tak dalej, tak? Tylko to jest naturalne. Cały temat edukacji seksualnej, myślę, że z punktu widzenia chrześcijańskiego jest jakby drugorzędną sprawą, bo pierwszym pierwszym tematem jakby tutaj jest Rola męża, rola żony, rola w ogóle małżeństwa, rodziny, odpowiedzialności za siebie nawzajem. Świat teraz nas popycha do tego, że to wszystko jest zabawa, przyjemność. Oglądamy rozebrane kobiety w internecie, promuje się to w różnych mediach i, i uznaje się to za, normalne, za normalną rzecz, do tego stopnia, że uważamy, że ludzie uważają, że pięcioletnie dzieci powinny już na ten temat się uczyć w szkole różnych rzeczy, ale musimy pamiętać, że Bóg nam dał dużą odpowiedzialność w kwestii rodziny, odpowiedzialności męża za żonę, żony za męża, rodziców za dzieci i, no i tak naprawdę ten, y, ta wierność i ta ufność to jest i zaufanie tak do partnera to jest tego y, fundamentem, jak tego nie ma to przecież no jak nie możesz ufać swojemu mężowi to komu możesz ufać? Jak nie możesz ufać tak, swojej drugiej połówce, to komu możesz? A jak już bierzesz ślub z myślą, że przecież no za dwa lata, może ja już mogę go już nie kochać i mogę mieć inną osobę, to co zaufanie? Jak w życiu nie zbudujemy żadnych relacji, żadnego zaufania? Bo miłość to jest decyzja. Że ja za kogoś biorę odpowiedzialność na całe życie. Tak, i rodzice mają odpowiedzialność wobec swoich dzieci, i jeżeli ktoś. Z nimi powinien na ten temat rozmawiać, to myślę, że powinni to być w pierwszej i kolejności właśnie oni, właśnie rodzice. Ojciec ze swoim synem, ojciec powinien być autorytetem dla swojego syna i powinien te rzeczy przekazywać właśnie jemu, tak samo matka swojej córce. To było raczej naturalne w, w historii, w historii no, świata. Właśnie. Teraz jest to wszystko wywrócone do góry nogami. Rodzina jest, e, no nie jest już żadną ostoją ani niczym ważnym. Co pokazuje, jak często się te rodziny rozpadają. No i tyle. Z jednej strony to jest wina tego, że ludzie nie chcą Boga w swoim życiu, tak? A z drugiej strony też to jest wina tego, jak teraz materializm i, i cielesność są właśnie rozbuchane w tym świecie, jak są promowane. I jak widzimy, to nie prowadzi nas do jakiejś. Lepszej jakości, tylko do coraz większego bagna, tak? No i to każdy człowiek powinien się nad tym zastanowić. No i tyle. Myślę, że tak na podsumowanie zdajemy sobie sprawę, że jeżeli słucha tego osoba niewierząca, to pewnie się w, z w niczym z nami nie zgodzi i jakby zdajemy sobie z tego sprawę. Dokładnie, słowo Boże to mówi, więc nas nie zaskakuje to <laughs> Dokładnie. Ale jeżeli ktoś chce podążać za Panem i. I szuka go, to powinien się nad tymi tematami naprawdę mocno zastanowić, bo jest tutaj bardzo dużo fundamentalnych rzeczy odnośnie naszego życia. Amen. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie podcastu. Można słuchać na aplikacjach, takich jak na przykład Spotify. Można też nas słuchać na YouTubie, na kanale Żyjesz Tylko Raz. Jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie tam można je zadawać, pod filmami z tej serii Q&A. Będziemy się starać odpowiadać. Zapraszamy też na naszą stronę że jest tam całkiem sporo różnych, różnego rodzaju materiałów, można poczytać, posłuchać, o coś obejrzeć, więc zapraszamy. I zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek naszego podcastu już w następny czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia. Do usłyszenia.